body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was kochane siorki w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Słuchajcie, troszeczkę jeszcze pograłem bez was i powiem szczerze, że dopuszowuję Związek Radziecki, aczkolwiek no muszę wam przyznać bez żadnej ściemy, że ten Kajzerek już naprawdę tak tragicznie gra, że to się nie mieści w głowie. Że nie, Kajzerek nie ogarnia idei, już jest za wolny. Na czasie 4 zobaczcie, jak to wszystko wolno idzie. Rzeczywiście może być kwestia mojego komputera, tak? Może mógłbym może powłączać jakieś tam tle czynności, bo to nie zrobiłem, przyznaję się. Ale summa summarum i tak jest bardzo kiepsko. No pozytyw jest taki, że zaraz zobaczę, co się stanie. Że już praktycznie udało nam się dopuszować tych dziadów, pradziadów. Ja robię w sumie pancernik, nie wiem po co, bo nawet ich nie buduję, ale je robię. Może by pora zacząć je robić, słuchajcie. A nie, coś tam robię. Aha, ten się kończy, to się nie opyla. Tego możemy podmienić. Tego na jego lęczyka. Ten się robi, jak się wystawi. Tak go podmienimy. Chyba miało być niszczyciele, to mi się rypło. Jakoś to powoli, zobaczcie, idzie. Mam bardzo rozbujany przemysł. Już nawet, szczerze powiedziawszy, nie kumam, co tu się dzieje. Za bardzo. Dokładnie. Armie mi się już pomieszały kompletnie, ale to nic. Słuchajcie, w tej chwili to nie jest ważne. Przepuszujemy ciebie tutaj, żeby otoczyć, tak? Na przykład te trzy dywizje puścimy tutaj. Czekam na jeszcze jedno miasto, aż moja armia zdobędzie i będzie to koniec Imperium Rosyjskiego. Tutaj widzicie, to puszyć idzie słabo. Gdyby trzeba było podejść, bo teraz stracę miasto zamiast je zyskać. Genialnie. Ale wszystko idzie dobrze, tutaj nie ma w ogóle przejścia. Fascynujące, nie wiem jak to się stało. Tak dawno chyba w Imperium Rosyjskim jeszcze nie byłem. Jakbym to dopuszował, to by było dużo lepiej, a idzie jak idzie. To tutaj przepuszowuję. Tak jest! Ruszamy się! Ciebie puścimy tutaj. Gotów do wymaszerowania! W związku z powyższym proszę o puszyk. Gotów! Regu, zbiórka! Wiecie, spokojnie. Tutaj są jakieś ataki na miasta. My to prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej wszystko zdobędziemy. Baczność! Go. Ci idą. Ci też maszerują. Odwrót! Także jest naprawdę dobrze. Mój przemysł jest tak rozbijany, że nawet nie robię dywizji, bo nie wiem, co tam wrzucać. Trochę mi tutaj brakuje, widzicie, ciężarówek i tak dalej. Naprawię infrastrukturę przed kolejną wojną. I będzie lepiej. No, Francuzi wyglądają w ten sposób, zobaczcie. No, Imperium padnie, zostanie mi Ententa i Ameryka. No to jest ciężki kraj do podbijania. Plus jest taki, że zobaczcie, Ententa walczy z międzynarodówką. Więc może być tutaj prościej to wszystko tutaj zaraz wykończyć. Natomiast gdzie się ruszymy, to nie wiem. Chcę też zaraz rozpocząć produkcję lotnictwa i tak dalej. Jeszcze lepsze czołgi chcę robić, żeby tutaj być jeszcze bardziej spustowanym, bo wygląda to jak wygląda. Moja dywizja wygląda w ten sposób tak, natomiast naprawdę nie potrzebuję tego. To chyba zmienię na rakietki. Przy takiej ilości manpowera, manpower mi jeszcze wzrośnie. Nie ma sensu utrzymać tylu dziwnych rzeczy. Patrzcie, o kurde. Szeregu, zbiórka! Jak ci zostaną?
To się jakoś otoczy. A, akurat czasu mamy. Dla tego typu zabawy. Ci przechodzą dalej, to też jest dobre. Ale to jedna dywizja powinna zostać. Wiadomo. Dobrze. Tu pomogą. Ci przejdą tutaj. Potrzebuję też dwie dywizje tutaj, żeby przeszły. I będziemy kolejny kociołek zaraz tutaj zamykali. Aha, tutaj nie mogę, bo to jest, rozumiem. Dobra. Jak wyglądają moje ataki na różne prowincje nieprzyjaciela? Bo szczerze już mam trochę dosyć tego Związku Radzieckiego i gotuje mnie koszmarnie. Uwaga! Ty podejdź tutaj. Uwaga! Ty podejdź tutaj, ty podejdź gdzieś tam. Czy już jesteście poniżej procentu? 20-20. Zaraz się powinna ta nudna wojna skończyć. Czekam na jakichś poważniejszych przeciwników. Zmieńmy sobie jakąś tą muzykę, bo naprawdę. Uwaga! I przechodzą, gdzie są odcięci właściwie, tak? No to ludzie. Puszować, proszę. Gotów do wymaszerowania. Wiecie, może to strata manpowera, ale jakoś mnie to nie boli w tej chwili. Kolejne miasto zdobyte. No ta Rosja powinna już paść. Czy powinno być poniżej 19? Poniżej 20. Czyżbym musiał jeszcze jedno zdobyć miasto, czy to się po prostu mieli? Najbliższe miasto, gdzie jest? No, a tutaj nie mogę zamanować dywizję. Wyprzedź się tutaj. O, wreszcie! No dobra. Mam tych punktów, więc zbieram. Weź mi tak mega nie zależy, no będzie dobrze z taką ilością punktów zwycięstwa. Japonia nie jest mi straszną. Zdobądźmy tylko to, gdzie jest dużo cennych surowców. Przecież to jest bardzo ważne. A potem będziemy łykać, co nam się stanie. Niech będzie. Bierzemy to wszystko. Aha, za dużo. Trzeba tak pomijać, bo weźmy tylko to do końca. No, te konferencje to. No, i Lagson jest pięknie. Oby się nam obudziła gra, dobra.
Dobra, zobaczmy, co teraz się pokaże. Jakieś pomijanie czy coś. O tak, tu jest, patrzcie, dużo. A, Imperium Rosyjskie. Widzę, że tutaj ktoś tworzy. Lubię takiej sytuacji. Trochę tego imperium zostało, ale to nie powinno być już groźne państwo w tej chwili. Wzięliśmy przemysł, wzięliśmy masę różnych ważnych dla nas rzeczy. Zobaczcie, jaka Rzeczpospolita jest piękna. Teraz gra nie może przeżyć laga, który powstał. Ale na spokojnie. Jak nam się wszystko przemieli, dużo fabryk jest zniszczonych. Portugalia, dawaj, proszę. Dawaj, co tam masz. Musimy ogarnąć nasz przemysł. Cesarstwo Japonii, dziękuję, nie chcę. Szwecja, dziękuję, nie chcę. Belgia, dziękuję, nie chcę. Trzeba jakoś te nasze, wiecie, armię zaraz rozstawić. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o frakcje? To jakaś frakcja chińska, Transmur. Faszyści do tego. Macie wojnę z kimś tam. Pokój z Japonią. Nie, wiecie co, ja was na razie odpuszczę. Tak trochę. Robiąc to w ten sposób. Robimy wam plan. Tylko po to, żeby on był. Bo ja mam za dużo armii, ja muszę to zaraz wszystko poprzestawiać, muszę to poukładać. A armia środkowa niech na razie stanie sobie tutaj. Zastanowię, bo ja nie wiem, co dalej zrobić z polityką zagraniczną. Muszę naprawić na pewno przemysł, tak? Jest to wiadome. Jak widać, dużo się dzieje. Ja naprawdę trochę spokoju byłoby wskazane. Rozwijam lotnictwo, chociaż nie mam żadnych samolotów. Pięknie. Nie robię żadnych armii, mimo że powinienem zacząć robić jakieś jeszcze. Żeby było wszędzie po 5, tak naprawdę 3 armii bym potrzebował. Ale jeszcze będzie zaraz nowoczesny czołg, który chyba badam. Już go badam, czy jeszcze nie? Jeszcze go nie badam. Zobaczcie, jak przemysł idzie. To się bardzo szybko wszystko zrobi. Ja mam tego świadomość, ale jeszcze dużo rzeczy nie działa. O, ten się zrobił. Pokażcie, Jagiellończyka mam. A inne mi się nie pokazują. Ciekawe dlaczego. Powinny mieć wszystkie wybadane. O, dlatego play Jagiellończyków w takim razie. Jak to wygląda tutaj? Aha, one się nie są, ale niby nie mogę ich robić. Rozumiem. Niech na razie będzie tak. A nie wiem, czy to jest moim partnerem agresji. Nie wiem, czy jest sens zdobywać to.
Może lepiej pójść na wschód. Powiedzcie, ale zróbmy tak. Napiszcie mi w komentarzach, co teraz mam atakować. Czy Japonię, powiedzmy? Czy może, bo mamy trzy frakcje dla tego. Jest Copco Spaghetti Share, jest Ententa i jest trzecia międzynarodówka. Dajcie mi proszę znać, co zaatakować. Bo ja w tej chwili nie wiem, nie chcę sam wymyślać. Być może wy coś fajnego mi tutaj podpowiecie. To się naprawdę sporo dzieje. To jakieś też takie państwa, wiecie, bieda państwa, które można by dziabnąć z marszu, jak na przykład Dania. Jest w sumie też Turcja. Mogę też tak robić, mogę połykać te państwa, że tak powiem, które nie są we frakcjach, bo też to mogę zrobić. Te państewka, pojedziemy potem tutaj, Turcja, jest wyjście, no te państwa nie są w Entancie. Mogę na przykład tutaj atakować. Jest dużo do wyboru. Dajcie mi znać, co byście chcieli, żebym zaatakował. Ja muszę odbudować przemysł, muszę zrobić jakąś... albo nawet kilka dywizji. Na ile mamy miejsca, na ile mamy czołgów, to też jest ważne. Na sporo. Ja to zrobię, bo ja potrzebuję jakieś dywizje. Patrzcie, mogę zrobić 10. Ile możemy zrobić tych? Tylko bym piechoty nie robił, bo to trochę bez sensu. Ale zróbmy tak, gdzie nam się robi 5 dywizji górskich, gdzie się potem porozdzielamy zaraz. A więcej nie mogę. Czołgi zawsze się przydają, to jest jakby oczywista oczywistość. I to nam się szkoli, bo będzie wojna. Ja tutaj mam trochę pora do dodawania, to znaczy tak naprawdę potrzebuję po jednej armii. Myślę też bardzo intensywnie nad produkcją czołgów nowoczesnych. Widzicie, to jest dużo do roboty. Zobaczmy, czego mam za dużo, co mógłbym zlikwidować produkcję. Antitanki. A czy ja potrzebuję w ogóle antitanków? Czy używam antitanków? Używam, no wiem, że ich nie mam, no dobra. No patrzcie, mam za dużo, na przykład... Właśnie potrzebuję na pewno tylu... Artylery, pokażcie mi, czego najbardziej mi brakuje. Zmechów, wszystko inne mam. No ma to coś, nie ma co się kombinować. Dodajemy więcej do zmechów. I już. A niech to się wszystko naprawia. Ile mam tysięcy broni na plusie? 300 tysięcy. Myślę, że spokojnie możemy zacząć na przykład produkcję samolotów. W tej chwili ich nie potrzebuję jeszcze, ale w przyszłości niech się robią. Jakieś tutaj jeszcze morskie, nie mam morskich. Fighter, bomber. Teraz nie ma, ale ich użyjemy. Na piąteczki. Będą nam się robiły kilka dziennie. One się w miarę szybko powinny zrobić. Ja nie potrzebuję tyle broni. Nawet mogę to jeszcze odjąć. Husarz Monisia, takie robimy, bardzo dobrze. Niech to się robi. Mam wolne fabryki wojskowe, wiem o tym. Ale czekam, no to będzie odcinek, słuchajcie, zobaczcie, jak ile mam przemysłu do naprawienia. To się nie mieści w głowie.
Ja państwo to ja zajmę z buta. Więc co, zróbmy tak. Inaczej. Pojedynczo. Baczność! Gotów do wymaszerowania! Gotów do wymaszerowania! I ta dywizja. O Jezu, bardzo mnie głuptas. Czekajcie, to już nie tych miałem ruszyć. Miałem ruszyć tych. Niech oni idą. Wiecie, tak na szybkości. Nie chcę żadnych paktów ani agresji. Chcę was zgnieść. Afganistany i inne takie. Użyjemy zaraz Instant War'a, żeby to szybko można było pokonać. I wtedy cóż, może ruszymy na Grecję też. Zobaczymy. Jak moje okręty. Sprawdźmy. Patrzcie, to jest moja armia. Co tu mamy? Dywizjon łodzi podwodnych. Ohoho! Aż was za dużo. Pięknie. A tutaj są niszczyciele. Patroluj, oczywiście, z naprawami. Czy nawet te łodzie podwodne. Mam z kimś wojnę? Sfinks, nawet nie wiem, gdzie oni są. Ciekawe zagadnienie. Gdzie są moi wrogowie? Tu! Ja nawet granicy nie obstawiam. Ekstra jestem. Gotów, dowódco! Uwaga! Szanuję. Szanuję siebie z całej siły. Mam z kimś wojnę i nawet ich nie atakuję. Nawet się nie bronię. Ale też są gapy, bo nie mnie nie atakowali. To jest ich wina. Ruszać się, przyjaciele. Chociaż nie, najpierw przygotuj. A mogę świętować. Kurde, co to za różnica w tej chwili? Żadna. Czy macie jakieś dywizje pancerne? Nie bardzo. Trochę górskich. Podłożymy wam nowego generała. Idą jak mogą. Nie wiem, czy nie zrobić jeszcze jednego portu na te krążowniki, czy tam pancerniki. Dajmy czwóreczkę.
Gdańsk, Gdańsk. Aha, to możemy zmienić. Żeby się wystawiali. Zaraz zobaczmy, co to jest. To jest czwarta flota polska. Tak więc pancerniki będą się od razu do czwartej floty. Nie Gdańsk, tylko to jest czwarta flota. I tutaj też czwarta flota. Pięknie. Pierwsza flota państwo polskie. Będzie tam, będą tam szły okręty podwodne. A ty jesteś, przyjacielu. Druga flota państwo polskie. A to już taki miks widzę. Niech tak będzie. Jeszcze może tę flotę jakoś ponazywam. Bo to głupio wygląda. Gdzieś się zmieniało nazwę. Gdzieś się to robi. Okej. Większa flota podwodna. To są niszczyciele. To jest trzecia flota podwodna. Podwodna, podwodna, podwodna. Co tu mamy? Podwodna, podwodna. A tu też jest różne rzeczy. No dobra. Jakoś to wygląda w tej chwili. Klasa Wilkorzeł. Mamy sporo tych okrętów. O, druga klasa. Patrzcie, tu jest okrętów niemieckich na uchodźstwie. A nie jest wcale takie hop-siup. Dobra. Ruszajcie. To było gdzieś tutaj. W ogóle ruszą czy nie ruszą? O, ruszyli. Ci niby idą, a ci stoją. Bo nie ma wojny. Nic, słuchajcie, lepszego zrobić nie. O, nie mogę? Ojoj, jakieś regiony zintegrowałem. Taki tego efekt jest. No dobra, no nic, powalczymy w takim razie. Zdobędziemy te państwa. Moje floty pływają. Może zrobi się troszkę inaczej. Druga flota podwodna, ale nie bardzo. Zrobimy te rzeczy w sposób bardziej rozsądny. Dodamy jeszcze raz kilka. Dodamy jeszcze raz niszczyciele. Nie mam stoczni, rozumiem.
Więc tak, ty idziesz do czwartej floty. No okej, szanuję to. Ale musimy zrobić to w ten sposób, żeby te wszystkie moje floty miały odpowiednie ilości okrętów. W tej chwili mam cztery floty, tak? Pięć. Ta flota to jest ciężka. Czwarta flota ciężka. Dajmy też to do czwartej floty ciężkiej. A tak to będzie niedużo. Dodajmy. To też damy do czwartej floty ciężkiej, bo to jest flota, która będzie pilnowała nas na górze. Jest to ważne. Ciebie możemy dać do pierwszej floty podwodnej. Razy mam skopane. To jest takie głupie ustawianie. Zróbmy to jeszcze inaczej. Dobra, mamy flotę, tak? Gdzie jeszcze mamy flotę? Tutaj. Okej, druga flota podwodna. Trzecia flota podwodna. Pierwsza flota, druga flota podwodna. Trzecia flota podwodna. No dużo jest tych. O! Tak przy okazji. Zajmij wszystkie regiony. Nie mogę? To oszustwo. Właśnie oddałem im całe państwo, ale to nic. Przynajmniej nie mamy z nimi wojny. Mam z Tybetem, od niego nie dojdę. Trudno. Postawmy tą flotę tutaj. A ja się będę dalej bawił z flotami, bo po prostu nakopałem tego tyle, że hej. Pierwsza flota, która to jest flota? Też nie mogę jej rozwalić na przykład. A może mogę, tylko nie wiem jak. To zobaczcie, mam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Ale to ona chyba jest nieaktywna. Mam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. I teraz będę, żeby jakieś okręty trafiały wszędzie. Pierwsza. To trzeba ustawić, słuchajcie. Pierwsza, czwarta, czwarta. Czwarta. To będzie szło do trzeciej. Do drugiej. Jedenaście rocznie, to też jest straszna ilość. Do trzeciej były trafiały tylko niszczyciele. Teraz tak, patrzcie. Ta pierwsza jest, kurde, najważniejsza, tak? Powiedzmy. Chociaż ona gdzieś na południu. I tu mamy, patrzcie, ta i ta, okej, jest, tak? Do czwartej floty ciężkiej, no to wiadomo. Trafia dużo ciężkich i niszczyciele. Do trzeciej wpadają tutaj. Nie, to bym wpadać do drugiej floty w razie. Tak naprawdę mamy to jako tak obstawione, tak? Do pierwszej floty nam wpadają
pancerniki oraz łodzie podwodne. To ciężkie i no to wiadomo, najcięższe okręty, bo to jest północ. Do trzeciej nam wpadają niszczyciele i łodzie podwodne, a do drugiej floty, która powinna być w sumie wyżej. Bo trzeba to ładnie poukładać, czekajcie. Patrzmy. I teraz sobie to poustawiamy. Pierwsza. Druga. Trzecia. Trzecia. Czwartej nie ma łodzi podwodnych. Czy ja potem potrzebuję czwartej łodzi podwodnej? Ale chyba nie potrzebuję. Chociaż w sumie by się przydały wszędzie. Zróbmy w takim razie jeszcze jedną produkcję łodzi podwodnej, która by wpadała do czwartej floty. Pierwsza flota to jest Battleship, to jest łódź podwodna i starczy. Druga flota, łódź podwodna i tylko łódź podwodna, trochę za mało. Damy niszczyciele na przykład jeszcze. Do drugiej floty. W pierwszej flocie. Pancernik, łódź podwodna, ok. W drugiej flocie łódź podwodna, niszczyciel, ok. W trzeciej niszczyciel i w czwartej ciężkiej. W ten sposób. Z tym, że tu damy tutaj, żeby się uzupełniało. I teraz moje floty, tych mam za dużo, ale już nie chcę ich rozwiązywać, wyglądają przyzwoicie. Szczególnie, że jeszcze, jak dobrze pamiętam, dosyć dużo stoczni. Dosyć dużo stoczni, moi kochani, jeszcze cię mi naprawi. Zobaczcie. Znaczy, może nie dużo, ale troszkę. Ale troszkę, wystarczająca ilość, słuchajcie. Żebym pobudować jeszcze. Do końca wiem po co, ale to będzie zawsze miło, jak będziemy mieli dużo tych stoczni. To wygląda dobrze. No punktów po prostu nie mam i to dramatycznie, więc wojen nie wypowiem żadnych. Nie powiem, żeby to cieszyło moich ludzi. Oddałem Fendze i teraz sobie sam stworzyłem tutaj wrogów. I robię samoloty. Aczkolwiek, no one mi się przydadzą do zdobycia dominacji na przykład nad Japonią. Jak wybierzecie, żeby zaatakował Japonię, no to się przyda, tak? Tak samo do desantów, to się wszystko nam się przyda. Teraz tak naprawdę czekam, aż mój przemysł się, patrzcie, już ponad, że tak powiem, stronę jest genialnie. To tylko 6, ale to wiecie, wszystko przed nami. Mogę pobudować trochę jeszcze fabryk. Tak na zasadzie po to, żeby były. Zawsze lepiej mieć dobry przemysł niż słaby. To się przyda. A ja w tej chwili tak naprawdę czekam na waszą decyzję, tak? Pytanie, w którą stronę atakujemy? Także nie będę nagrywał hoja na zapas, bo to nie ma sensu. Powiedzcie mi, którą teraz stronę świata mam zaatakować? Mam wojnę z Tybetem, ale to nie ma sensu tam ruszać, tak? Chcę zrobić jeszcze nowoczesny czołg i jego wariant.
To nie powinno być większym problemem. Dywizję wyrzucić. A wyrzućmy je do wojny. Ruskie też. Tak jest. Jak to zrobić? Pomyślmy. Tu możemy oddać, tak? Chciałbym mieć więcej w każdej armii pancerniaków. Gotów do wymaszerowania! Więc sobie to rozdam. Powiedzmy tak. A was na razie podzielę. Baczność! Uwaga! Cztery. Zapraszam. Tak jest. Idźcie, rozejdźcie się, przyjaciele. Uwaga! Górskie dywizje to są dywizje specjalistyczne, one też się przydają. Tak jest. Zróbmy tak, jedną tu, drugą tu, tak? Teraz możemy jedną sobie spokojnie dywizję jakoś stąd przenieść tutaj. One się porozchodzą do frontów. Gotów do wymaszerowania! Dywizje pancerne podejdą, będzie troszkę lepiej. Dzięki temu ta dywizja. Gotów do wymaszerowania! Dzięki temu ta armia będzie w stanie się tutaj oprzeć większej ilości przeciwników. To przebicie będzie lepsze. Ja też będę musiał. Gotów do wymaszerowania! Tą dywizję, chyba, która jest cała pancerna, jakoś pozmieniać. Żeby to wyglądało lepiej, przypadkiem skasowałem marszałka, muszę zrobić nowego. Ale to już nic, kochani. Czekam tutaj na wasze. Czekam na wasze decyzje. Czekam na wasze podpowiedzi. I jak takowe otrzymam, to będziemy. To będziemy atakować. Pytanie w kogo, tak? Czyli mamy do wyboru. Dożnanie tych państw, które są tutaj. Możemy atakować, tak, to też pośrednio Japonię. Możemy atakować jeszcze frakcje, tak? Czyli możemy atakować ten i możemy atakować międzynarodówkę z wielkim, kurde, z Wielką Ameryką. Dajcie znać, co byście chcieli zaatakować w najbliższej przyszłości. Oczywiście jak za 100 lat nam ta siła polityczna wzrośnie, bo w tej chwili to jest dramat i na to niewiele poradzić możemy. Ale mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś pozytywnego. Jak widzicie, no, moje dywizje posuwają się na wschód. Są gotowe do walki w przyszłości. Zobaczymy, czy tak też będzie. Nawet no, mam tyle armii, że nie są w stanie to już na froncie zmniejszyć, tak? I to też jest minus. Jako, że będą tutaj walki, to myślę, że byłoby wskazane na przykład tu pobudować na maksa. Wiadomo dlaczego. Tutaj na południu też może się taka infrastruktura nam przydać. Jak ja sobie rozbijam patrzcie, mamy na jedynce, to w ogóle tu jest dramat. Zobaczymy, chociaż nie, to nie, bo te tereny są nie do.
Nie do zdobycia, nie do przejścia, tak? Tak mi się coś wydaje. To jest ta linia. W tą tutaj nie wejdziemy. Poprawmy infrastrukturę. Budujmy armię, budujmy działa. Poparcie dla wojny jest niskie. Ale wszystko przed nami. Sprzęt nam się gromadzi po prostu w sposób kosmiczny. Myślę, że te moje tutaj armie wodne, moje floty, no są, że tak powiem, żądne walki. I to oczywiście masa okrętów wroga i lotniskowce i wszystko. Ja mam tutaj tylko kilkanaście okrętów, ale to się ciągle wszystko uzupełnia. Więc to jest jakby plus. Foki też będę robił. Te walki mogą być naprawdę ciekawe. Flota ciężka. No właśnie, to aż się tak myśli o tym, żeby te moje okręty do walki wrzucić. Ale pytanie z kim? Komuna francuska, międzynarodówka, Ententa, czy może te kraje, bieda kraje, które zostały, jak teraz, bo oczywiście jak mi tutaj cel i polityka pójdzie do góry i będę miał możliwość żeby coś zrobić, bo w tej chwili to tak naprawdę niewiele zrobić, słuchajcie, mogę. Jestem troszkę uwięziony ze względu na brak siły politycznej, no ale za, powiedzmy, za tę jedną trzecią roku będziemy już mogli wypowiedzieć wojnę. I wy, moi drodzy, będziecie w stanie mi powiedzieć, z kim trzeba walczyć. No, ja tu niestety nie mam dojścia. A szkoda. Chociaż robimy tak. Gotów do wymaszerowania! Gotów! Poczekajcie. Mamy dostęp wojskowy. A tu nie ma przejścia, bo są góry. Ekstra. No tak, czyli mam, to jest straszne. No mam wojnę z krajem, do którego nie mam dostępu. A z tej strony? Nie, nie dostanę dostępu. Od was dostanę. Tak jest. Czy to mi coś da? Nie mi dał być dostęp, to rozumiem. Ty mi tego dostępu dać nie chcesz. To nie jest miłe. Także musimy czekać. No, wyjścia, słuchajcie, nie ma. Pozostaje nam po prostu czekać na lepszy układ sytuacji międzynarodowej. Oczywiście robimy trójeczki, nieważne ile tam macie zrobionych. To są już trzecie tak nieważne. Ja tym przejmować nie będę. Tak samo na czwóreczkę przejdziemy z buta. Bo to nie ma sensu, tak. Tu potrzebuję na pewno powiększyć, tak? Bo jednak klasa Jagiellończyk to znowu będzie godzinny odcinek. Boże, dobra, kochani. Kończymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Czekam na wasze informacje, podpowiedzi w komentarzach. Bo to jest dla mnie niezwykle ważne, co będziemy dalej tutaj mogli robić. Kochani, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i piąteczka do was. Hej!